Czy wiecie, że to jest ostatnie nabożeństwo w tym roku? Ale nie będę wspominał i mówił o całym roku, jaki minął, choć był cudowny. Może będzie jakaś okazja i czas na to, żeby jakoś podsumowywać i opowiadać tutaj doświadczenia z całego roku, co żeśmy przeżyli, jakie zmiany w nas się dokonały. Patrzę na wasze twarze i wiem, że wśród wielu was się dokonały ogromne zmiany. Chwała Panu za to. Natomiast ja bym chciał mówić o tym, co właściwie się tutaj przewijało, bo cały czas była mowa o owocach, o drzewie. Max mówił o tym, że żeby pójść za Jezusem, a iść za Jezusem to nie tylko mówić, ale też zamienić to w czyn. I ja dzisiaj będę mówił, moje nauczanie zatytułowałem Takim być jak Jezus. Jezus jest dla wielu z nas idolem i kiedy tak czytamy Biblię i obserwujemy, co Jezus robił w swoim życiu, to marzy nam się, żeby być takim jak On. Jak widzimy, jak staje przed tłumami, przemawia, oni się nawracają, gdzie podchodzi i kładzie ręce, a ludzie są uzdrawiani, gdzie ma moc nad demonami, one uciekają. Po prostu te rzeczy nas tak fascynują. Jesteśmy tak zapatrzeni w Jezusa i mówimy: Panie, ja chcę być taki jak Ty, ja chcę tak działać jak Ty. Amen? I zresztą Jezus powiedział takie słowa w Marka 8:34. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, czyli wszystkich, i uczniów swoich, i cały lud, który tam był, i mówi tak: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Tylko że mówi tutaj o jakimś krzyżu, że to naśladowanie nie zawsze jest takie halleluja i po prostu będziemy fruwać i ludzie się będą nawracać i będziemy uzdrawiać, i będziemy tak... Jest jakiś krzyż jeszcze w tym wszystkim i Jezus mówi: chcę, żebyście mnie naśladowali we wszystkim. Nie tylko to, co wam się u mnie podoba, nie tylko to, co jest łatwe, lekkie i przyjemne, chociaż każdy z nas doświadczył, że chodzenie w sferze nadprzyrodzonej to nie jest wcale takie cudowne i zawsze takie happy, bo przeżywamy różne rozczarowania, różne takie rzeczy, które nas gdzieś tam przygnębiają i być może nawet tracimy jakąś taki zapał i ufność. To jest walka. To jest walka między dobrem a złem i z tym się będziemy ciągle borykać. Ale Jezus mówi: naśladujcie mnie we wszystkim. Chcę się jeszcze pomodlić. Dobry Panie, dziękuję Tobie za to, że Ty nas uzdalniasz do naprawdę wielkich rzeczy, do nadprzyrodzonych rzeczy, że Ty, Panie, wyposażyłeś nas we wszystko. Dzisiaj, Panie, patrzymy na Jezusa, czego On dokonywał, będąc na ziemi, jako człowiek i chcemy tego samego. Chcemy, Panie, iść za Jezusem i czynić Jego wolę. Chcemy być tacy jak On. Chcemy, Panie, abyś przeobrażał nas, abyśmy patrząc na Niego przemieniali się na Jego obraz. Abyśmy, Panie, świecili tym światłem, którym On nas obdarza, a to światło, żeby nie było stawiane pod korcem, ale żeby świeciło na cały świat, aby ludzie patrząc na nas mogli Ciebie uwielbić, mogli zobaczyć prawdziwego Boga, prawdziwego Ojca, który jest zawsze dobry. Amen. Jakbyśmy chcieli mówić na temat naśladowania Jezusa, to właśnie bardzo często czytamy taki tekst, który jakby
To znaczy, ja znalazłem trzy punkty, w którym powinniśmy naśladować Jezusa. Pewnie jest ich więcej, jakichś tam różnych detali byśmy znaleźli, ale ja bym chciał mówić o trzech rzeczach. Dwie rzeczy znajdują się już w tekście, który bardzo często cytujemy. Jezus mówi o tym w Mateusza 10, rozdział 7, 8 wiersz. A idąc, głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. I to jest pierwsza rzecz, którą w tym tekście Jezus jakby mówi, co mamy czynić. O Jezusie, Jezus mówi o sobie w ten sposób. W Łukasza 19, 10. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I to jest właśnie to, idźcie i głoście dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Czyli szukajcie ludzi i głoście im dobrą nowinę, dobrą wieść o zbawieniu. Tak? To jest pierwszy jakby nakaz i to, w czym możemy być podobni do Jezusa. Idźcie i głoście Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że Jezus za ciebie umarł, że oddał swoje życie, przyjmij Jezusa jako swojego Pana i idź za Nim. I z tym akurat chyba żaden Kościół, żaden chrześcijanin nie ma problemu. Każdy wie, że powinniśmy iść głosić Ewangelię. Robimy to w różny sposób, różnymi metodami, ale gdzieś każdy czuje, że nie może tego zatrzymywać dla siebie, tylko powinien o tym mówić na zewnątrz. I dalszy ciąg tego tekstu, a idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios i dalej chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I tu jest ta dalsza część, której nie każdy chrześcijanin jakby zwraca uwagę. Najważniejsze to idźcie, głoście Królestwo, ewangelizacja, jakieś tam rzeczy, które możemy się otworzyć do ludzi i iść tam. Ale w sprawach nadprzyrodzonych, w sprawach mocy Ducha Świętego, która w nas działa, niektórzy przemilczają te rzeczy, przechodzą obok. Inni natomiast żyją tym, przyjmują to i to poselstwo również głoszą. Jezus, znaczy apostoł Jan powiedział o Jezusie tak. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, na co się objawił? Aby zniweczyć dzieła diabelskie. Wszystko, co pochodzi od diabła, wszystko zło pochodzi od diabła, tak? Czyli każdy grzech, każda choroba, zniewolenie, smutek, strach, lęk, to wszystko jest dziełem diabła. Jezus po to się objawił, po to przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. I tego samego nas nauczał. Naśladujcie mnie, róbcie to, co ja. Głoście Ewangelię i chorych uzdrawiajcie, demony wypędzajcie, dawajcie to, co otrzymaliście innym. Dzielcie się tym. To jest druga rzecz, którą Jezus nakazał nam czynić. Pierwsza to głosić Ewangelię, wszyscy to robimy. Druga to iść w mocy Ducha Świętego. Jezus też to robił, my na to spoglądamy i wręcz zazdrościmy, chcemy jakby no, tego samego. Wielu z nas jakby jeszcze jest podsyconych tym tekstem, który czytamy w Jana 14, 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. To jest obietnica Jezusa, że będziemy czynić takie uczynki jak Jezus. My często wiążemy to właśnie z mocą Ducha Świętego, z uzdrowieniem, z cudami, że będą się działy wśród nas większe rzeczy niż Jezus nawet czynił. I to jest prawda. Ale Jezus mówi tutaj słowo, że będziecie dokonywać uczynków większe niż moje.
Uczynki to nie tylko dzieła, które mamy wypełniać, ale też rzecz, którą czasami boimy się o tym mówić, bo uczynki z czym się wiążą? Z działaniem, tak, ale też z zachowywaniem z jakichś tam przykazań, ze świętością, tak? I teraz patrząc na Jezusa, czasami nie zauważamy tej jakby strony, że Jezus był święty, że był bez grzechu, że nie popełnił grzechu w swoim życiu. Widzimy różne rzeczy, które Jezus robił, ale w tej kwestii jakby przechodzimy gdzieś obok, boimy się tych rzeczy. A Jezus wspomniał w takim tekście, który jest cytowany przez chrześcijan, którzy jakby boją się tych działań ponadnaturalnych i bardzo często cytują właśnie ten tekst, Mateusza 7 rozdział, 21 wiersz i dalej. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie, czy nieprawość. Zauważcie, że on tak naprawdę nie gani w tym tekście tego, co oni robili. Tylko tego, czego nie robili. Tak, to jest tak, jak Jezus mówił o dawaniu dziesięciny z mięty, z kminku przez faryzeuszy. On ich nie ganił, że robili to. Ganił to, czego nie robili. Mówi, to mieliście robić, a miłosierdzia nie zaniedbywać. Jedno i drugie jest ważne. I tutaj też Jezus wcale nie gani tych, którzy w imieniu Jego uzdrawiają, wypędzają demony, bo spełniają polecenie, które Jezus pozostawił. On gani to, że nie czynią prawa, że czynią bezprawie. Jest taki tekst, który jest bardzo trudny dla chrześcijanina. 1 Piotra, 1 rozdział, 14 i 16 wiersz. Mówi on o tym, że powinniśmy być święci. Jak to rozumieć, jak na to spojrzeć? Przeczytajmy ten tekst. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jezus mówi, jeśli chcesz mnie naśladować, to ja jestem święty. Jeśli chcesz mnie naprawdę we wszystkim naśladować, to ty też bądź święty. Jeśli chcesz mnie naśladować, to idź, głoś Królestwo o Jezusie. Jeśli chcesz mnie naśladować, to przyjmij Ducha Świętego, idź w mocy, czyń rzeczy ponadnaturalne. Ale jeśli chcesz mnie naprawdę w pełni naśladować, to bądź świętym, tak jak ja jestem święty. I mówi tutaj o uczynkach. Wiecie co? W wielu miejscach jest napisane, że uczynki dla zbawienia są zupełnie niepotrzebne, dlatego że jesteśmy zbawieni z łaski za darmo. Jeśli mówimy o jakichkolwiek uczynkach, to absolutnie nie mówimy tego w świetle zbawienia, tak? Żebyśmy się dobrze rozumieli. Jeśli ja teraz mówię o świętości, o dobrych uczynkach, to absolutnie nie ma to żadnego związku z naszym usprawiedliwieniem i zbawieniem. Zbawieni jesteśmy za darmo z łaski przez przelaną krew Jezusa i to jest wystarczające. Amen? Jeśli mówimy o uczynkach, to tylko w takiej jakby kwestii, którą tutaj wcześniej
cytowałem, czy mówiłem, czy też w modlitwie, że żeby ludzie patrząc na nas chwalili Ojca, który jest w niebie, na nasze uczynki, tak? Na nasze dobre uczynki, aby chwalili Ojca, który jest w niebie. Jezus przyszedł na ziemię po pierwsze, aby ogłosić królestwo, po drugie, aby zniweczyć dzieła diabła i po trzecie, aby pokazać charakter Ojca. Tak jest. I nam zlecił to samo. Jeśli mamy być Jego naśladowcami, to mamy pokazać charakter, dobry charakter Ojca. Żeby ludzie, patrząc na Twoje dobre uczynki, mogli chwalić Ojca, który jest w niebie. Na przykład, kiedy mówimy, że powinniśmy iść głosić królestwo i wyjść do ludzi, to robimy to dlatego, żeby mieć za to nagrodę i zbawienie, czy dlatego, że Jezus nam to nakazał? To drugie, prawda? Jeśli Jezus mówi, że idźcie i niweczcie dzieła diabła, przyjmijcie moc Ducha Świętego i wyganajcie demony, uzdrawiajcie, to robicie to dlatego, żeby uzyskać zbawienie, czy dlatego, że Jezus tak wam to nakazał? To jest zlecenie Jezusa Chrystusa. I kiedy Jezus mówi, bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, to czy mówi to dlatego, że zarobicie na zbawienie, czy dlatego, że taki jest Jego przekaz? I tak to chciałbym, żebyśmy to rozumieli i to przyjęli. Okej, ale zachodzi takie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie jako ludzie być takimi jak Jezus? Czy możemy żyć bez grzechu? Czy możemy Go naśladować w tej kwestii? Czy naprawdę, będąc grzesznymi, mając grzeszną naturę, jesteśmy w stanie żyć tak jak Jezus? I tutaj jest taki tekst, którym chciałbym się teraz z wami podzielić. To jest 1 Jana, 3 rozdział, od 6 do 9. Posłuchajcie tego. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go, ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Można czy nie można? Jeśli apostoł Jan pisze takie słowa, to rzuca je tak sobie na wiatr, czy rzeczywiście stwierdza, że człowiek nie będzie grzeszył? W naszym ludzkim, grzesznym ciele nie grzeszyć, to się wydaje niewyobrażalne, ponieważ każdy z nas grzeszy. Ja myślę, że on też mówił tutaj o takim grzechu, gdzie jest w Hebrajczyków taki tekst w 10 rozdziale, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, tak? Jeśli poznałeś prawdę, a rozmyślnie dalej trwasz w grzechu i nie zamierzasz się z tym pożegnać, no to nie ma dla ciebie przebaczenia, nie ma łaski. Ale apostoł Paweł znowuż mówi, że dziateczki, mówię wam, nie grzeście, nie macie tego robić, ale jeśli byście zgrzeszyli, to macie orędownika. To jest na zasadzie, że wasze życie jest odwrócone o 180 stopni od grzechu i idziecie w dobrym kierunku. Porzuciliście grzechy. Ale jeśli by się wam zdarzyło, macie naturę grzeszną nadal aż do przyjścia Chrystusa, to jest zawsze orędownik. I On za wasze grzechy umarł, te, które dokonaliście i te, które jeszcze w waszym życiu się pojawią. Jednak mówi, kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż w posiew Boży w nim jest i nie może grzeszyć, choćby nawet chciał, to nie może grzeszyć. Jeśli się na nowo narodziłeś, to jesteś nowym człowiekiem.
Bóg zaszczepia w ciebie ten posiew Ducha Świętego, posiew charakteru Bożego. Otrzymujesz nowe DNA i nie możesz grzeszyć. Jeśli tego nie doświadczyliście, to wszystko przed wami. Ja wierzę, że taki moment każdy z nas może przeżyć, skoro jest to możliwe. No, ale niestety my staramy się zawsze usprawiedliwiać, no bo mówimy tak, Jezus był od urodzenia święty, Jezus narodził się jako święty, nigdy nie popełnił grzechu, od samego urodzenia w Nim Duch Święty był, On miał za sobą Ojca, On sam przyszedł z nieba, także On nie miał grzesznej natury taką, jak my mamy. I wiele takich różnych tłumaczeń się pojawia, więc my nie możemy być takim jak On, nie możemy Go w pełni naśladować, dlatego dzięki Ci, Panie, że jest łaska. I okej, idziemy dalej i zostawiamy to. Nie musimy wcale naśladować Go w tej kwestii. Ale tak naprawdę Jezus mówi o tym, że jeśli jesteś nowonarodzonym człowiekiem, to posiadasz wszystko, co posiadał Jezus. Amen? Jeśli Jezus był od urodzenia świętym, to ty, kiedy się na nowo narodziłeś, zostałeś obmyty w krwi baranka i twoje grzechy zostały odpuszczone. Od tej pory jesteś świętym, a Bóg traktuje cię tak, jakbyś nigdy żadnego grzechu nie popełnił. Czyli jesteś jak Jezus. Nie ma w tobie grzechu, nie ma w tobie zła. Jesteś nowonarodzonym człowiekiem. Otrzymujesz boską naturę, to co mówiliśmy, posiew Boży jest w tobie. Jesteś uczestnikiem boskiej natury. Tu jest taki tekst 2 Piotra 1:4. Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Jesteście uczestnikami boskiej natury, więc macie te same możliwości, które miał Jezus. Jezus obiecał nam również moc Ducha Świętego. On miał Ducha Świętego od samego urodzenia, a i tak nad Jordanem został namaszczony Duchem Świętym do dalszej działalności. Każdy z nas otrzymuje dar Ducha Świętego. Każdy z nas jest namaszczony i może korzystać z tych samych rzeczy, z których korzystał Jezus. Jeśli przyjmujecie Ducha Świętego, to otrzymujecie dary Ducha Świętego, czyli dar uzdrawiania, dar... czynienia cudów, wyganiania demonów, rozpoznawania duchów, dar mowy, dar i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te dary nadprzyrodzone mogą być i są waszym udziałem, jeśli jesteście nowonarodzonymi dziećmi. Mało tego, kiedy na nowo się narodzimy, stajemy się synami Bożymi. Jezus był Synem Bożym i nam się wydaje, że już w tym nas przewyższał. Ale my również stajemy się synami Bożymi. I nimi całe noce. A potem Jezus rano wychodził i czynił cuda i uzdrawiał i nauczał z mocą, ponieważ wszystko posiadał to, do czego my mamy dostęp. I apostoł Piotr w drugim swoim liście powiedział takie słowa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas
powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nie mamy żadnego wytłumaczenia, żeby powiedzieć, nie mogę być taki jak Jezus. Mało tego. Chciałbym wam powiedzieć, że Jezus, który przyszedł na ziemię, dał jakby dowód tego, że człowiek połączony z boską naturą, którą przyjmujemy, może żyć życiem świętym. Jezus stał się w pełni człowiekiem. To nie jest prawda, że w czymkolwiek nas przewyższał, w czymkolwiek był inny, że posiadał, jest taka dyskusja, czy posiadał naturę Adama sprzed upadku, czyli tą grzeszną naturę, znaczy bezgrzesznej natury, tak? Czy Adama po upadku, czyli już z grzeszną naturą. Jaką Jezus przyjął naturę, przychodząc na tą ziemię? Chciałbym przeczytać teraz kilka tekstów tak szybciutko, żebyśmy już nie przeciągali, ale które są ważne, które mówią, co zrobił Jezus, kiedy przychodził na ziemię, kim się naprawdę stał. Filipian, ten cudowny tekst, drugi rozdział, od 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy kim? Człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Jezus całkowicie odsunął od siebie boskość, i kiedy przyszedł na ziemię, stał się tylko człowiekiem, takim jak my, we wszystkim podobny do nas, oprócz grzechu, ponieważ on nigdy grzechu nie popełnił. Ale nie dlatego, że był kimś lepszym, że w lepszej sytuacji był od nas, ale dlatego, że korzystał z tych rzeczy, które my mamy, do których mamy dostęp i też możemy zwyciężać. Z Hebrajczyków kilka tekstów. Drugi rozdział, 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabłem. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, on też miał udział we krwi i ciele. Był z ciała i krwi człowiekiem takim jak my. Dalej. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Musiał się we wszystkim upodobnić do braci swoich. We wszystkim upodobnił się do ciebie i do mnie. Stał się takim samym człowiekiem jak ty i ja i zwyciężał. I jeszcze jeden tekst. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Chciałbym przeczytać wam jeszcze dwa cytaty z książki, którą polecam wam. Ona się nazywała Życie Jezusa, a teraz jest Pragnienie wieków. Jest niesamowity opis życia Jezusa, godzina po godzinie, dzień po dniu. Bardzo fajna książka. I autorka pisze tam o Jezusie i o jego sytuacji, jaką przyjął na ziemi jako człowiek. Posłuchajcie tego. Szatan przedstawił grzech Adama jako dowód, że prawo Boże nie jest sprawiedliwe i że człowiek nie musi się podporządkować.
Chrystus w naszej ludzkiej postaci miał odkupić błąd Adama. Jednak gdy szatan zaatakował Adama, ten jeszcze nie poniósł żadnych skutków grzechu. Był w rozkwicie męskości, w pełni sił duchowych i cielesnych. Żył w chwale Edenu i codziennie obcował z niebiańskimi istotami. Czyli Adam, który grzeszył, nie miał jeszcze, znaczy Adam, który żył w raju, nie popełnił jeszcze nigdy grzechu, nie miał grzesznej natury, był święty. A pomimo to upadł, zgrzeszył. Ale ona dalej pisze, autorka, sytuacja Jezusa udającego się na pustynię dla stoczenia walki z szatanem była inna niż Adama. W ciągu 4000 lat ludzkość utraciła swą dawną siłę fizyczną, wartości umysłowe i moralne. Chrystus przyjął na siebie ułomności zdegenerowanej ludzkości, gdyż tylko w ten sposób mógł wyratować ludzi od najgłębszego upadku. Chrystus przyjął cały ciężar tej zdegenerowanej ludzkości wraz z grzeszną naturą, a pomimo to zwyciężył. Jeszcze jeden ostatni już cytat. Niektórzy twierdzą, że niemożliwe było, aby Chrystus został zwyciężony przez pokusę, bo inaczej nie mógłby być porównany z Adamem, który jej uległ. Niektórzy mówią, że Jezus nie mógł popełnić grzechu. Że nie miał coś takiego jak, miał pokusy, ale nie był zdolny do zgrzeszenia, że nigdy Jezus by nie zgrzeszył. Jednak dalej czytamy, gdyby konflikty, które przezwyciężył, były mniejsze niż nasze własne, nie byłby on w stanie przyjść nam z pomocą. Lecz nasz Zbawiciel przyjął człowieczeństwo ze wszystkimi jego ułomnościami, nie wyłączając możliwości ulegania pokusom. Nie będzie naszym udziałem nic, czego On sam nie zniósł. Wszystko wraz z możliwością ulegania pokusom. Skąd wzięła się ta ogromna walka w Getsemane, gdzie pot z krwią Jezusa spływał? Ponieważ była możliwość ulegnięcia pokusie. Ponieważ to była walka duchowa. Jezus był takim samym człowiekiem jak my i zwyciężył, nie popełnił grzechu. Jezus mówi, naśladujcie mnie, bądźcie takimi jak ja. Ja jestem święty i bądźcie świętymi. I macie wszystko, co jest potrzebne do tego, wszystkie narzędzia, wszystkie możliwości. Macie dostęp do Ojca, macie dostęp do darów Ducha Świętego, macie dostęp do owoców Ducha Świętego. Możecie owocować. To są te właśnie owoce, czyli dobre uczynki. Jezus mówi tak w Jana w 10 rozdziale 28 wierszu. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je, a one idą za mną. Chcecie iść za Jezusem? Poznaliście już Jego głos? Znacie Jego głos? Wsłuchajcie się. Owce znają głos pasterza i idą za nim. Jezus mówi, jeśli chcecie iść za mną, to weźcie swój krzyż i naśladujcie mnie. We wszystkim naśladujcie mnie. Kiedy powiedział do bogatego młodzieńca, jeśli chcesz iść za mną, sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim i naśladuj mnie. Idź za mną. Dzisiaj Pan Jezus wzywa Ciebie i mnie, abyśmy poszli za Nim. On dał nam wszystko, co jest potrzebne. Całe dziedzictwo należy do nas. Wyposażył nas w ogromną moc, w ogromne narzędzia. Nie bójmy się tego. Ogłaszajmy w naszym życiu zwycięstwo w Chrystusie. Nie dlatego, aby być dobrymi ludźmi, żeby ludzie o nas dobrze mówili, żebyśmy zarobili na zbawienie. Zapomnijcie o tym. To nie ma znaczenia. Mamy pokazać, jaki jest Bóg na niebie, aby chwalili Boga Ojca, który jest w niebie. Amen. Chwała Ci, Panie. Uwielbiam Ciebie za to, co dzisiaj usłyszeliśmy, co Ty, Panie, włożyłeś w moje serce.
Dziękuję Ci, Panie, że obdarzyłeś nas wszystkim, czym Ty sam byłeś wyposażony. Panie, nic, co przeżyłeś na tej ziemi, nie jest już nam obce. Nic, Panie, nie ma w nas żadnej rzeczy, którą byśmy nie mogli skorzystać, z której Ty skorzystałeś. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś nam moc Ducha Świętego, bo tylko dzięki temu wyposażeniu możemy iść, możemy czynić Twoje dzieła, możemy z mocą głosić Ewangelię, możemy deptać dzieła szatana i możemy żyć życiem świętym. Panie, dziękuję Tobie, chwalę Ciebie, wysławiam Ciebie za to, że Ty jako człowiek pokazałeś nam, byłeś naszym wzorem, jesteś naszym idolem, jesteś naszym przewodnikiem, naszym królem, naszym Panem, abyśmy za Tobą poszli wszędzie, gdziekolwiek nas poprowadzisz. My, Panie, znamy Twój głos. Znamy Twój głos, bo jesteśmy Twoimi owieczkami, jesteśmy Twoimi dziećmi i chcemy iść za Tobą wszędzie, gdzie nas poprowadzisz. Chwała Ci, Panie, niech będzie, alleluja. Chwała Tobie i cześć w imieniu Jezusa. Amen.